15 września, drodzy Państwo, obchodziliśmy Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach. Chłoniak to jest nowotwór układu limfatycznego. 8 tysięcy osób rocznie dowiaduje się w Polsce, że choruje właśnie na chłoniaka. Na chłoniaka możemy zachorować w każdym wieku. Wszystkie chłoniaki są nowotworami złośliwymi. Przyczyny chłoniaka wciąż nie są znane. I właśnie o przyczynach, ale nie tylko. Porozmawiam dzisiaj z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Pan dr Maciej Kazimierczak, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam hematologii Państwa. Uniwersytetu Medycznego. I pani Małgorzata Ciok, czyli sprawca całego zamieszania. Ona tak naprawdę nas dzisiaj tutaj do studia przyprowadziła, no bo to ona organizowała, koordynowała akcję Zdemaskuj Chłoniaka. Witam panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie, bardzo mi miło. To może od takiego najprostszego pytania. Co to jest chłoniak? Muszę powiedzieć, że to jest bardzo, bym powiedział, dość skomplikowane i trudne pytanie z tego względu, że definicja jest bardzo złożona, ponieważ tylko się tak wydaje, że chłoniak złośliwy to jest jedna jednostka, w rzeczywistości to jest grupa jednostek, kilkadziesiąt jednostek, więc które by można było określić jako schorzenie nowotworowe, które jest związane z takim klonalnym rozrostem komórki limfoidalnej czy komórek limfoidalnych na różnych etapach różnicowania. Oczywiście zabrzmiało to na pewno bardzo, bardzo poważnie i dumnie. Natomiast tak najbardziej prosto przedstawiając to, jest to choroba, czy grupa chorób, która najczęściej wiąże się z problemami, z zajęciem węzłów chłonnych, śledziony, ale żeby nie było tak prosto, również tutaj występuje zajęcie wielu, bardzo wielu innych organów. W związku z tym te objawy mogą być niezwykle złożone i no, czasami mogą być bardzo podstępne, ale to powiemy za chwilę. O objawach powiemy za chwilę, bo rzeczywiście w łatwy sposób, wydaje się, można rozpoznać chłoniaka. Łatwy, niełatwy. Jest kilka takich symptomów, które powinny dać nam do myślenia. Panie doktorze, kto najczęściej choruje na chłoniaki? Generalnie biorąc, jeżeli mówimy o całej grupie, to chorują osoby starsze i to właściwie, może w tym momencie kogoś obrazimy, że grupa osób powyżej 50 roku życia, 60 to są osoby starsze w podeszłym wieku i tak dalej. Natomiast faktycznie tak to jest. W niektórych podtypach, na przykład w chłoniaku Hodgkina, są takie szczyty występowania, gdzie osoby w trzeciej dekadzie życia również chorują stosunkowo często. Natomiast generalnie jest tak, że zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem. I jak generalnie biorąc, ona się różnie przedstawia od 2 nawet do 30 osób na 100 tysięcy rocznie, to właśnie ta druga liczba dotyczy głównie osób tych starszych. Także wraz z wiekiem ta szansa zachorowania jest zdecydowanie większa. 8 tysięcy osób rocznie dowiaduje się, że jest chorych na chłoniaka. Czy Wielkopolska na tym to jakoś się wyróżnia? Panie redaktorze, z tymi 8 tysiącami to tak do końca nie jestem pewien. Ja wiem, że któryś z portali to podał. Te dane nie są tak do końca określone i w związku z tym my możemy używając pewnych przeliczeń, powiedzieć, że faktycznie to jest kilka tysięcy, biorąc na populację Polski oczywiście, biorąc pod uwagę Wielkopolskę, to na pewno to jest kilkaset osób rocznie. Nie chcę podawać tutaj takich konkretnych cyfr, bo Wielkopolska ma około 3 milionów mieszkańców, w związku z tym oczywiście to możemy sobie przeliczyć, ale może skończmy na tej liczbie kilkaset osób rocznie. Tak i tak jest to duża, duża liczba. 3 miliony mieszkańców w Wielkopolsce. Wy sprawdzaliście, jaka jest wiedza właśnie tych 3 milionów, może nie aż 3 milionów, no, ale takiej około, wycinkowej tak grupy reprezentatywnej dla Wielkopolski. No właśnie, jak to jest z wiedzą Wielkopolan, Poznaniaków na temat chłoniaka? Może też powiem krótko tej całej kampanii i skąd to w ogóle ona się wzięła. Otóż jest takie stowarzyszenie w Polsce, które się nazywa Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki Przebiśniek. I to stowarzyszenie podjęło taką inicjatywę, aby w ogóle sprawdzić tak naprawdę, co o tym chłoniaku Polacy wiedzą. I też edukować ich przy tej okazji. I z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach, 15 września, pytaliśmy właśnie w Krakowie, w Poznaniu i w Warszawie, przychodniów tych miast, o ich wiedzę o chłoniakach. Zadawaliśmy im 3 pytania. Pytaliśmy właśnie ich, co to jest chłoniak, czy wiedzą, czy znają objawy chłoniaka oraz czy uważają, że chłoniak jest całkowicie wyleczalny.
No i wiedza akurat w tych tematach była bardzo zróżnicowana, bo tak naprawdę okazało się, że bardzo wiele osób w Polsce, bo tam było prawie 79% osób, w ogóle nie znało objawów chłoniaka, które tak naprawdę są bardzo, według mnie, niespecyficzne, ale to też właśnie o tym zaraz opowiemy. I to może prowadzić do tego, że się po pierwsze nie zgłaszają do lekarza z tymi objawami. Po drugie, też przypuszczam, że niektórzy lekarze pierwszego kontaktu też mogą nie zwracać na to odpowiedniej uwagi. I z tego wszystkiego, to wszystko może prowadzić do tego, że już chorzy trafiają z bardziej zaawansowanymi stadiami tych chorób do państwa, tak? Tylko 27% osób wiedziało, co to jest chłoniak, prawda? Tak. Jakie są przyczyny chłoniaka? Jakie są przyczyny chłoniaka? Z wiedzą na temat, co to jest chłoniak, było nieco lepiej, bo 54% osób twierdziło, że wie. No tak, wiedziało, że jest to choroba, a nie długopis na przykład, tak. No więc ta wiedza była, natomiast jeśli chodzi o to, żeby opisać, co to jest za choroba i jakie ma objawy, to jednak w dalszym ciągu jeszcze nie ma takiej wiedzy i trzeba ją stale uzupełniać z tego wynika. No i stąd właśnie nasze dzisiejsze spotkanie. To może porozmawiamy o objawach chłoniaka. Pani powiedziała, że one są specyficzne. Ja powiedziałam, że one są łatwo rozpoznawalne. Pani powiedziała, że nie są takie specyficzne. Że nie są specyficzne, tak. Oczywiście to jest pewien problem, bo gdyby były bardzo specyficzne, no to by można było bardzo szybko je rozpoznać i tych chorych szybko zakwalifikować do leczenia, czy też zastosować taką bardzo rozszerzoną diagnostykę. Tutaj niestety jako klasykę się podaje takie trzy zasadnicze objawy, a więc utrzymującą się gorączkę o takim falistym przebiegu. Ona nosi taką dumną nazwę od osób, które określiły to, jest to gorączka Pell-Epsteina. Następnie spadek masy ciała i to musi być znamienny, tak jak w onkologii, czyli 10% w okresie półrocznym. Oczywiście, jeżeli wcześniej ktoś osiągnie, no to znamienność jest jeszcze większa. No i również występowanie potów. Te poty głównie występują w nocy i przy czym oczywiście to nie musi być tak w każdym przypadku. Również tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że te poty muszą być naprawdę nasilone. Niektórzy mówią, że szczególnie jak jest lato, cieplej, no to się trochę spocili. O to nie chodzi. To są tak zlewne poty, które zmuszają pacjenta do zmiany piżamy nawet kilka razy w nocy. Tak, także to obrazuje zakres tych potów. Natomiast muszę powiedzieć, że tak jak wspominałem w tej takiej skróconej definicji, że chłoniak jest to choroba, która zajmuje węzły chłonne, śledziony, ale również inne narządy. Także oczywiście dla takiego każdego z nas praktycznie, każdemu z nas powinno dać do myślenia powiększenie węzłów chłonnych, które szczególnie utrzymuje się dłuższy czas. Oczywiście węzły chłonne i układ immunologiczny tak działa, to jest pewna bariera zapobiegająca i pomagająca w zwalczaniu infekcji. Natomiast jeżeli właściwie nie mamy takiej infekcji, nie mamy przyczyn, tutaj mówię o tak zwanych przyczynach stomatologicznych, laryngologicznych, a utrzymują się powiększone na przykład węzły chłonne bez powodu, przez około 3 tygodni jest to wskazanie do tego, żeby zajął się intensywnie tym lekarz, patomorfolog wręcz po dokonaniu biopsji czy bardziej wiarygodnej metody diagnostycznej, jaką jest wycięcie i ocena histopatologiczna węzła. Ale też chciałbym powiedzieć, że chłoniak może znajdować się, swoje początki mieć w organizmie, nie na zewnątrz, jak gdyby nie ma. Nie są zawsze we wszystkich przypadkach powiększone węzły obwodowe, stąd czasami widzimy węzły chłonne wśród piersiu, w jamie brzusznej, jak niektórzy pacjenci mówią, że mają tak zwane bogate wnętrze i to właśnie w ten sposób dużo mówi. Również pewne zmiany dotyczące nawet skóry, kości, centralnego układu nerwowego. Ta symptomatologia jest bardzo, bardzo szeroka, ale o tych rzeczach tutaj, co powiedziałem na samym początku, to szczególnie węzły i te objawy, tutaj na to powinniśmy w pierwszym rzędzie powinniśmy zwrócić uwagę. Wymienił pan skórę, wymienił pan kości i mówił pan o narządach wewnętrznych. Czy przez to chłoniaka jest trudno zdiagnozować dla lekarza?